nagrodę od Instytutu Francuskiego w Polsce. To ja jeszcze opowiem, co jest tą nagrodą. W skład tej nagrody wchodzi kurs językowy w Instytucie Francuskim o wartości 1490-1500 zł, mogę zaokrąglić, roczny dostęp do mediateki Instytutu Francuskiego oraz książki o sztuce i zabytkach Francji. Gratulujemy pani Zuzanna. Do wręczenia nagrody pani Barbarze Czechowicz. To są nagrody, które były fundowane przez każdego z burmistrzów osobno. Jeszcze raz dziękujemy za to wsparcie i za ten gest. Możecie być państwo, Praga Południe ma najtrudniejsze zadanie, dlatego musi wręczyć wszystkie nagrody. Ilość kartek jest znacząca. Pierwsza nagroda pójdzie do pani Karoliny Bogackiej. Następnie do pani Weroniki Zdzieborskiej, IV Liceum Ogólnokształcące imienia Mickiewicza. Następnie do pani Mai Kacprzyńskiej z Gimnazjum nr 27 na Abrahama. Oraz do pani Leny Sojki z Gimnazjum nr 20 na Afrykańskiej. Bardzo dziękuję wszystkim państwu.